Witajcie, myszki z tej strony Travel, w kolejnym odcinku z Harzem 4 na okazji Kaiser Redux jako Imperium Osmańskie. W ostatnim odcinku przechodziliśmy takie podstawowe decyzje i eventy z tego drzewka. Jedyne co chciałbym zobaczyć, to jakie mamy dywizje. Czy nie mamy jakichś tańszych? Nie mam najtańsze dywizje na szczęście ustawione. To jest dobrze. Ponieważ oczywiście mamy problemy z tym, żebyśmy tutaj, żebyśmy coś porobili. Ok, Famine Tripolitania. Tak, myślę, że im pomożemy. Więc tak, tutaj mamy kilka rzeczy. Myślę, że nadal zostaniemy, żeby Sultan wybierał Grand Viziera. Czyli dobrze powiedziałem, że mamy Sultana. Ok, i tutaj Constitution Right to the Petition. Z jednej strony... Wydaje mi się, że zgodzimy się. Nie jestem jakimś takim... aż takim samobójcą, żeby się nie zgadzać, żeby oni później mi tutaj protestowali ciągle wszędzie. Więc tak, kontynuując, tutaj mamy kilka rzeczy do zrobienia. Tutaj wybieram zawsze środek. Ten na środku jest najlepszy. Ok. O, właśnie mówiłem to w poprzednim odcinku, więc... Tak, to w głównej mierze po prostu daje nam plus do tego, że możemy mieć lepsze relacje. I tutaj tę ideę, więc wydaje mi się, że... Tak, zgodzimy się. W głównej mierze i tak bym się zgodził. Okej, okay, co to jest? Foreign policy. Nie, Grand Vizier. Tutaj, jeżeli Grand Vizier może robić, to Grand Vizierowi dajemy. Okej. Okay. Kolejny. Prasa. Myślę, że środkowe będzie najlepsze. Okej, my tutaj nie mieliśmy... Tutaj więc tak... No właśnie o to. Wydaje mi się, że to będzie lepsze, jeżeli po prostu damy... Okej. Okej, wydaje mi się, że Sultan powinien mieć nadal weto. Guarantee separation. A tak. Sultan powinien mieć władzę, ale tutaj trochę powinniśmy też, że tak powiem, jednak aż tak bardzo nie rozdzielać. No i tutaj dostaliśmy konstytucję. Jej. Mamy wszystko odblokowane. Udało nam się wszystko odblokować. Okej. Okay. Więc tak, po pierwsze usuniemy islam. Nie będziemy mieć już konstytucyjnego islamu. Wydaje mi się, że to jest dobra decyzja. I tutaj możemy sobie dać pol atak. Podoba mi się. I poprawić nieco gospodarkę. To zawsze też jest chętne do widzenia. No ale nadal podłużymy tam cywilniaczki. Tak, tutaj mamy bardzo dużo wyborów. Też nie chcę się czytywać, bo zazwyczaj to jest solanie wody przez twórców, więc to też nie jest jakieś takie aż takie potrzebne. Okej. Nie, nie, nie. Będziemy tutaj kontynuować nasze rzeczy, żeby alfabetyzować naszych obywateli. Wiem, że obywatel, który wie, co się dzieje, to jest groźny obywatel, ale może jednak dajmy im wybór. Bo może później, jeżeli im nie damy, to będzie, że oj, Jabal Shammar wygrał. Jej. Super. Okej, w skrócie się udało nam tutaj dokończyć tę wojnę. Zgaduję, że to był jakiś rodzaj czasówki, że Knight, jeżeli nie wygra, to wtedy oni wygrają.
To są ogólnie nasi sojusznicy. Ich nie widzimy, bo nie mamy frakcji. Okej, okay, dlatego nie widzimy. Okej, okay, could the fallen speak them from the state? Z jednej strony nie chciałbym ich tutaj mieć, ale z drugiej strony też po co robić sobie z nich wrogów, więc aż tak bardzo z nimi nie będziemy walczyć. Na pewno tutaj będziemy dalej tutaj próbowali rozwinąć nasze możliwości związane z tym, żeby po prostu zmniejszyć niezadowolenie, żeby tutaj nam całe imperium się nie rozpadło w jednej chwili. Okej. Tak, musimy ich zmusić. Musicie tutaj się uczyć naszego. Okej. Więc póki co niech tutaj zostaną. I wrócimy nasze dywizje, więc my to weźmiemy. No i to, że udało nam się trochę nabić im leveli, to na pewno też będzie plus dla nas. Okej, max plan. Zawsze chętnie. Okej, kolejny raz uczniowie się buntują. No się nie dziwmy. Okej, mamy jakąś rewolucję. Wow, pierwszy raz widzę tą rewolucję. W jakim stopniu? I widzę, że wojna się toczy. Dzięki temu, że się nie zjednoczyli, to mają jeszcze jakąś szansę. Okej. Aha. Czyli mieliśmy jakąś bitwę wielbłądów i dostaliśmy za to 12 samolotów. Okej. Podoba mi się to. Typowy Bliski Wschód. Ok, 15% myślę, że na razie nie jest. Możemy dostać to, co w skrócie daje nam nic. I wydaje mi się, że to byłoby dobre. A w międzyczasie zobaczmy, co możemy tutaj porobić. Więc pierwsze możemy zmniejszyć podatki. Jej. To jest na pewno coś dobrego. Tutaj mamy jakieś przypomnienie. Ale na razie tego nie musimy zbytnio czytać. Więc w skrócie po prostu musimy nadal balansować nasze wpływy. I możemy wreszcie coś z gospodarki zrobić. Powiem, powinienem już dawno zrobić coś z gospodarki, ale tutaj próbuję sobie nieco ulepszyć sprzęt na wojnę. Niestety, ale Egipt ma trochę prostsze sprawy z tym. Okej, okay, na razie to poczekajmy. Możemy dalej zwiększać gospodarkę. Okej. Okay. Wydaje mi się, że ten drugi byłby lepszy, dlatego że może aż tak bardzo z językiem nie pójdźmy do przodu, bo na pewno się nam przyda tutaj też pewien zapas bezpieczeństwa. Okej. Okay. Widzę, że jakieś inicjatywy. Okay. Tutaj możemy też to dodać. Stabilność na spadnie. Oj. A może na razie tego nie wprowadźmy. Dobra, w takim razie może tutaj zacznijmy nieco rozwijać. Okej. Okay. Wojna. Okej. Okay. I tutaj możemy w sumie wybrać, w którym miejscu. Możemy wybrać miejsce na ten. Myślę, że w Mosulu byłoby dobre. A Dana może się nam zbuntować? Hmm.
Może dajmy badanie, jako że jest bliżej. Okej, okay, tutaj kolejne rzeczy się wkurzyli Arabowie. O i teraz sobie możemy tutaj porobić. W głównej mierze ja wolę tak to przyciągać, dlatego że wtedy więcej mogę tutaj sobie poczytać. Okej, okay, tutaj mamy to. Okej, okay. Wydaje mi się, że możemy to wciągnąć. Oraz teraz możemy dołączyć do tej wojny. Dlatego myślę, że wyślemy te jednostki tutaj. I zapytajmy się Bułgarów, czy chcieliby nam tutaj oddać nasze stare terytoria. Bo wydaje mi się, że są trochę zajęci czymś innym i chętnie by tutaj poddali nam. Oczywiście, że teraz Abu Dhabi się buntuje. Co innego może robić? Okej. Okay. Lepszy sprzęt. Widzę, że tutaj się część przynajmniej osób aż tak bardzo nie buntuje. Fajnie. Więc teraz co możemy zrobić z tracją? To jest coś takiego, że dosłownie to włączę. Ja tutaj mam mniej 50. Oczywiście, że chcemy. O i oddali. No. Też się zgadzam. To było mądre z ich strony. Okej, okay, wracajcie tutaj na front irański. Okay, co tutaj możemy... Wydaje mi się, że bardzo chętnie bym sobie dał... dał sobie już coś, co dałoby nam tutaj doświadczenie lotnicze. Na nasze nieszczęście dalej mamy minusy za to, że się tam buntują. Okej, okay, na razie sobie zróbmy te wszystkie rzeczy, które możemy. I się zgódźmy na to, co możemy się zgodzić. Bo bardzo chętnie bym chciał, żeby tutaj się nam zintegrowali jak najszybciej. Więc wydaje mi się, że w taki sposób dosyć szybko możemy się zająć tymi sprawami. O, społeczność, żeby usunąć analfabetyzm. To i według mnie jest ciekawa inicjatywa, się zgadzam z nią. O, i jeszcze udało nam się... mówiłem. Jabal Shamar się zbuntowało i odeszło. Na szczęście na coś takiego przygotowaliśmy armię, która stała już od kilku lat. Ale możemy się pozbyć i... O, właśnie, dziękuję. Więc... Jedyne co teraz możemy zrobić, to tylko poczekać, żebyśmy odzyskali trochę manpowera. Tam mamy tutaj, że możemy zwiększyć sobie. I bardzo chętnie bym sobie zwiększył. Okej, okay, teraz trick up nationalist. Okej, okay, wydaje mi się, że tak, możemy się tutaj zmniejszyć, jeżeli chodzi o Arabów. Okej, okay, co tutaj mamy? Więc po pierwsze możemy zwiększyć sobie, żeby nieco polepszyli infrastrukturę. Możemy też tutaj kolejną infrastrukturę rozbudować. Tutaj kolejne miasto, znaczy miasto w sumie rzeczy tutaj zrobić. W głównej mierze teraz po prostu musimy pozbierać political power. No mamy tutaj pewne minusy, ale na samym końcu powinni nam nieco dać, bo na przykład tutaj to nam po prostu zwiększy się research speed, więc bardzo chętnie byśmy to zrobili. Okej. Widać, że Japonia też się odbudowuje. Bardzo chętnie chcemy to widzieć, żeby inne państwa też się rozwijały. Bardzo chętnie jakby to byli jeszcze nasi sojusznicy. Okej, okay, wygląda na to, że
Austria dołączyła do wojny. No, w sumie dobrze, że to robiła, dlatego że tutaj trochę słabo im szło. Okej, okay, wydaje mi się, że bardzo chętnie rozwiążemy problem poprzez po prostu wysłanie więcej ilości wojska. To jest zawsze chętnie robione. I możliwe, że na razie chyba tego nie zrobimy, że im tutaj zlikwidujemy, ale zawsze chętnie będziemy mieć ten przycisk pod ręką. Okej, okay, mamy święto. Uwielbiamy święto. Okej, okay, i się trochę nabiło nam political power. Może poczekajmy na te 200, jeżeli się nam uda i to zróbmy, bo to jeżeli daje nam 50%, to naprawdę się przyda nam. No ale musimy jeszcze trochę tego pozdobywać. Okej. Okay. Tak, a ten Assyrian Levies. Czyli to są ci brytyjscy. Tak, usuwamy was. Nie jesteście potrzebni. Okej. Okay. O Jezu. Okej, okay, nie. Się nie zgodzimy tam. Nie będziemy zmniejszać. Okej. Okay. Wygląda, że Asyryjczycy się nie zgodzili i właśnie podnieśli głowę. To nie jest dla nas zbyt dobry znak. I to było. Nie, to nie, to było Tripoli. Okej, okay, zniknęło mi. Nie, po prostu. Zobacz. Okej, okay, wygląda na to, że musimy wysłać całą naszą armię, którą tutaj mieliśmy, i spróbować to odbić. To jeszcze nie jest wojna z Egiptem, ale może doprowadzić. Okej, okay, skancelowało nam to. Albo nie kontrolujemy. Super. Teraz zrobimy to w takim razie. I ciekawe. Czy będziemy w stanie coś tutaj porobić? Czy mamy jakieś samoloty? Właśnie. Się przydało tutaj trochę powysłać samolotów. Może coś to pomoże nam. Oby pomogło. W głównej mierze mają. Okej. Okay. Myślę, że możemy się tutaj trochę z nim pogadać, bo w głównej mierze nie mam zbytnio siły, żeby tutaj się zająć tą Asyrią, więc wydaje mi się, że się zgodzimy na to. Ja tam wystarczy, że się kolejny raz nie zgodzimy i tyle. Okej, okay, i spadło nam to 200, więc w takim razie róbmy coś innego. O! Właśnie zjednoczyliśmy sobie rację. Nice. Bardzo chętnie sobie tutaj dostaniemy regiony narodowe na tym. Jej, kolejne święto, wszyscy się bawmy. Jej. No jak na razie to jedyne co możemy robić to się bawić, ponieważ nasi przeciwnicy też trochę. A, jakiś mamy. Cyrk do nas przyjechał. Super. Przyjechał do nas cyrk. Jej. Okej, okay, co to. Nate kolejny raz się tutaj podniósł. Dobrze dla nas. Ale doszło do bractwa muzułmańskiego. Pojawiło się w Syrii. Oj.
Bractwo muzułmańskie to nigdy nie jest dobra rzecz. Okej, czy coś mamy innego za political power, co możemy zrobić oprócz tego? Możemy to zrobić. Wydaje mi się, że to jest dobre, żebyśmy tej syryjskiej nacjonalistycznej gazety się pozbyli. Dobra, ale dokończmy o ten cel narodowy. Na pewno się nam przyda. Jeżeli chodzi o tych, to oni są tak naprawdę automatycznie tutaj aneksowani. Więc to aż tak nie powinno być dla nas tą sytuacją. Ogólnie Jemen jest po naszej stronie. No wygląda na to, że tak. Ale lecimy tutaj. Ale na razie nie będziemy mu aż tak bardzo ufali. Wydaje mi się, że to nie jest dobry pomysł, żebyśmy zaufali Jemenowi. Wysłać armię? Na razie nie. Na razie nie róbmy. Nie wysyłajmy tam armii. Przynajmniej mamy duże poparcie dla naszej partii. To jest fajne. Bo nie zawsze jest duże poparcie. Okej, co tutaj mamy? Możemy to zrobić, co pomoże w miarę. Jest takie, żeby zmniejszyć, a tamto jest takie, żeby coś zrobić. Okej, co tutaj mamy? Abolish. No, abolish to jest coś takiego, że jak to zrobimy, to... to będzie fajnie, tylko że na chwilę, więc najlepiej tego nie robić od razu. To dopiero zrobimy, kiedy już będzie mieć prawie 100%. Jedyne tyle powiem. Na razie tego nie róbmy. Okej, co tutaj możemy? Garnizon zwiększyć, a nie mamy jakiejś innej decyzji. Nie mamy innych, dobra. Na razie klikamy. To powinno nam trochę pomóc w sytuacji. Karabiny są na takim poziomie, że raz jest więcej, raz jest mniej, trochę ich ciągle tracimy, więc to jest najgorsza rzecz. Tej Bułgaria. Bułgaria jakoś żyje. Szczerze powiem, ta wczesna wojna to i tak się nic nie zmieniło. Można powiedzieć, że raczej mało co zmieniło. Okej. Okay. O nie, morderstwo w Bagdadzie. O nie. Dobra, więc Egipt wygląda na to, że powoli wstaje i będzie coś przeciwko nam robić. Więc na razie sobie tutaj zwiększmy nasz wywiad, co mogliśmy sobie kiedyś zrobić, ale teraz sobie przypomniało. Okej, o Jezu, nie, prawie to. Co to jest? Society of the Defense of Palestine Forms. Może na razie nie będziemy tutaj zbytnio działać. Okej, okay. To jest takie... Okej, okay. Wydaje mi się, że może zróbmy to, te 2% do poboru byłoby w miarę dla nas przydatne. O, i tutaj możemy zrobić ten Turk program. Sobie go włączmy. Bardzo chętnie. Już prawie mamy znowu 200, co bardzo chętnie wezmę, ponieważ 50% naprawdę się nam przyda. Okej. Coś tutaj mamy jeszcze do roboty? Główne nie, że nie. To jest coś takiego, że tak naprawdę musimy tylko patrzeć. Coś tutaj.
Tutaj jest. Tutaj coś nam pomoże, że tutaj jest takie trochę pomocne. Wydaje mi się, że tak naprawdę tylko tyle pomocnych rzeczy, ale przydałoby się, no już prędzej to pójdę tutaj w armię, dlatego że się nam przyda przed wojną trochę zrobić z tego. Okej, trochę tutaj zmniejszyło się. Bywa czasami są wkurzeni. Ale jak to wygląda? No, wygląda to na razie dobrze. Mieliśmy ten bunt, ale udało nam się szybko go zdławić. Dzięki pomocy temu, że po prostu ci, którzy się zajmowali tamtymi gośćmi, to w sumie powiedzieli: okej, może się tutaj, jeżeli będziemy negocjować. No i negocjowaliśmy. Jeżeli chodzi o to, to już prawie mamy cały ten badanie. To mi się podoba. Może też lepszy karabin zaczniemy robić. Nie wiem, czy to się akurat przyda przed wojną, ale może coś to dać. O, ja coś źle wcisnąłem. Ale najpierw zrobię w takim razie to. Okej. Nie chce mi się, żeby tam tutaj mi wybuchli w momencie, kiedy to wcisnę, no ale 600 dni to raczej, jak to wcisnę, to wybuchną wtedy. Co my musimy z... Co mu nie musi się stać? Musimy kontrolować Trypoli i to w głównej mierze tyle. W głównej mierze tyle, żeby było. Okej, co tutaj mamy? Mamy kolejne. O, mamy centralizację podatku. To jest coś, co akurat lubimy wciskać. I powiem szczerze, mamy już coraz mniej tych decyzji. Na szczęście ukończyliśmy o to i teraz mamy plus 10%. Więc nice. Wydaje mi się, że możemy tutaj dokończyć. Co to jest? Czy to jest takie bardzo przydatne? Nie, ale na pewno się to przyda. Żeby trochę złagodzić sytuację. O, i teraz wraca nam trochę manpower. Nice. Okej, co to nam się włączyło? W której rzędzie? Tutaj. Bolish Hamidy. 10%, ale to jest coś takiego, że ja bym to zrobił dopiero kiedy już miałbym prawie 100, żeby dobić do 100, a tak to się nie opłaca. Okej. A, wróciliście do nas. Wy tutaj niewdzięcznicy. W sumie nie wiem, co innego mam powiedzieć. Dobra, ile nam brakuje manpowera? Czy to idzie na garnizon w głównej mierze? Ej, Bahrajnie się wkurzyli. Tak, tym małym, tej małej wyspie, która ma mnóstwo tego ropy. Okej. Tutaj możemy się zająć tym. Robić pewne przesiedlenie. I ściągniemy sobie agentów. Tak, agenci na pewno będą nam przydatni. Możemy dwóch agentów. Dwóch od razu weźmiemy. I myślę, że będziemy powoli ulepszać naszą agencję. Musimy na pewno obserwować, co tam Egipt próbuje zrobić, ponieważ będzie tutaj chciał coś zamieszać. A my nie chcemy tego. Okej, więc w głównym mierze możemy teraz dobić sobie 15%. Co to jest? To jest po wojnie. 15%, ale wydaje mi się, że z tego wszystkiego na razie sobie weźmiemy naszą armię. A ja będę już się żegnać. To było w miarę. No, dużo klikania było, ale nie było czegoś takiego, że było w miarę nudne klikanie. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Był z wami Trevor. No to cześć.